Jest z nami Adam Borowski. Witam serdecznie, Adamie. Witam serdecznie Państwa. Jutro, pierwszy dzień marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Będziemy o tym rozmawiać, ale najpierw przypomnijmy, co na ten temat mówił Wojciech Kolarski. Nie przypominam sobie, żebym w ostatnich dniach słyszał coś o zapowiedziach ich obchodów, tego jak będą wyglądać, jak, gdzie będą ministrowie. Tego nie ma. Natomiast mogę zapewnić, że prezydent pamięta. Prezydent jest konsekwentny, odkąd objął urząd. 1 marca jest ważnym dniem w kalendarzu wydarzeń w Kancelarii Prezydenta. I prezydent jutro, by uczcić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, o godzinie 12, właśnie nie bez przyczyny, 1 marca wręczy sztandar dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej, tej formacji stworzonej dzięki rządom Zjednoczonej Prawicy, która nawiązuje do tradycji oddziałów podziemia antykomunistycznego. A następnie w Mławie w godzinach popołudniowych odda cześć żołnierzom wyklętym. Pamięć o żołnierzach wyklętych, o antykomunistycznej partyzantce w tym roku będzie obchodzona tak, jak to miało miejsce przed 2015 rokiem. Bo przypomnę, że to święto ustanowione z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego do 2015 roku było obchodzone dzięki społecznym organizatorom. Historia w pewien sposób się powtarza, tak jak pan Wojciech Kolarski wspominał. Nie mamy na razie żadnych sygnałów ze strony rządowej, żeby to święto miało być, ten Narodowy Dzień Pamięci miał być przez państwo uczczony, ale nie musimy się oglądać na urzędników państwowych. To święto powinno być raczej w nas przede wszystkim. Tak, no właśnie chciałem nawiązać do wypowiedzi pana Kolarskiego i chciałem o tym mówić, ale pan Kolarski już powiedział ten moment, że do 2015 roku społecznie obchodziliśmy. Był duży komitet społeczny i w poszczególnych miastach różnych i wsiach organizowane były społeczne komitety do obchodów tego dnia. W Warszawie centralna uroczystość, bo przecież przypomnę, nie było wtedy Muzeum Żołnierzy Wyklętych na Rakowieckiej, odbywała się zawsze o godzinie 18 pod grobem nieznanego żołnierza. Czytaliśmy apel poległych i w kulminacyjnym momencie, tym właśnie 2015, było tam 5 tysięcy ludzi, to są dane policyjne, nie nasze, 5 tysięcy ludzi. Ja wyprodukowałem 248 takich portretów, tak jak tutaj mamy na zdjęciu naszych bohaterów, portretów i potem taką ławą krakowskim przedmieściem szliśmy do katedry właśnie z tymi portretami. Było to bardzo piękne uroczystości. W 2016 roku, gdzie po dojściu prawicy do władzy, te obchody odbyły się wspólnie. Pozwolono nam, znaczy MON, wojsko pozwoliło nam jakby naprzeciw, że my jeszcze czytaliśmy apel poległych w obecności pana prezydenta, ministra obrony. Pozwolono nam, cywilom, jakby przekazać wojsku i przekazać państwu te obchody. I potem one zatraciły swój społeczny charakter, te obchody przy grobie nieznanego żołnierza, z uwagi na to, że jak jest władza, to są barierki, to są sprawy bezpieczeństwa. I tych cywili odsunęli daleko i przestaliśmy na to przychodzić, ale tak powinno być, że państwo powinno obchodzić. I kiedy się w tym roku dowiedziałem, że tak jak pan Kolarski mówił, nic nie było słychać o jakichś obchodach. Mnie tylko pan prezydent tutaj, chcę powiedzieć, rozczarował, bo ja uważam, że te uroczystości pod grobem nieznanego żołnierza bez udziału rządu powinien zrobić pan prezydent. On ma prawo takie, zorganizować takie uroczystości. Ale postanowił wyjechać do Mławy, czy tam potem gdzie indziej uczcić, ale jednak my postanowiliśmy znowu społecznie to przejąć. My, czyli kluby? Czyli kluby Gazety Polskiej. Znaczy ja to pamiętałem, więc ja zainicjowałem jako szef warszawskiego klubu Gazety Polskiej.
bo pamiętałem tamte uroczystości. I jeżeli państwo nie wypełnia swojego obowiązku, a uważam, że w tym roku nie wypełnia, to musi to przejąć społeczeństwo. I my przejmujemy te z powrotem. Znowu będę czytał apel poległych jutro. O 17:30 zaczynamy na... wszystkich serdecznie zapraszam. Na 17:30 pod grób nieznanego żołnierza. Tam odczytamy piękny apel poległych. Ten, który czytaliśmy i właśnie w 2015, 14, 13, tam żeśmy czytali ten apel poległych. Potem złożymy kwiaty pod grobem nieznanego żołnierza. Będą ze dwa, trzy przemówienia okolicznościowe. I potem pójdziemy do katedry na 19. Kto będzie chciał, to pójdziemy do katedry na 19, by pomodlić się za duszę naszych bohaterów. Adamie, taka refleksja na sam koniec naszej rozmowy. Żołnierze wyklęci, którzy wyszli znikąd tak naprawdę, mówię o ich pamięci, w latach 90. Potem cieszyli się ogromną popularnością wśród młodych ludzi. Po 2015 roku rozpoczęła się antykampania, tak, przez środowiska lewicowo-liberalne, skierowane w ich pamięć ponownie. Jak byś to skomentował, tą całą antykampanię, która toczyła się przez lata? Jaka była jej skuteczność albo nieskuteczność? Znaczy ona... Nie wiem, czy ona była bardzo skuteczna. Na stadionach w dalszym ciągu mówiło się, znaczy głoszone były hasła, robione przepiękne banery, Armia Wyklęta, na przykład Śląsk, Wrocław, o was pamięta. No, moglibyśmy tutaj mnóstwo klubów wymieniać, ja to zapamiętałem, dlatego że taki filmik chodził na YouTubie i serce się radowało, kiedy 35 tysięcy ludzi krzyczało chwała bohaterom. Naprawdę, to było coś wspaniałego przy tym 60-metrowym banerze takim, prawda, i 40 metrów wysokim. To naprawdę było wspaniałe, piękne i dusza się radowała. Ja myślę, że do tej pory Święto Żołnierzy Wyklętych, mam nadzieję, że to udowodnimy w tej chwili, w tym roku, było najbardziej społecznie obchodzonym świętem, prawda? Bo tak jak mówię, te społeczne komitety co roku powstawały w bardzo konkretnych dziesiątkach, setkach miast. Nie tylko tak wielkich jak Warszawa, czy Wrocław, czy Gdańsk, ale byłem na tych obchodach w Maciejowicach, w różnych mniejszych miejscowościach, gdzie obchodzono to i tą pamięć. I mam nadzieję, że to zostanie, że nie wytną nam z naszej pamięci narodowej, tak jakby chcieli postbolszewicy, którzy w tej chwili weszli do rządu 13 grudnia, wyciąć z pamięci Inkę Ognia czy Brygadę Świętokrzyską Narodowych Sił Zbrojnych i bardzo, bardzo wielu naszych bohaterów, których opluwano i których chciano wytrzeć z naszej pamięci. O, ja myślę, że naród polski jest na tyle przekorny, że to się nie uda. Bardzo ci dziękuję, Adamie, tak, za wizytę w naszym studiu i za rozmowę. Dziękuję serdecznie. A teraz w telewizji Republika skrót informacji. Teraz Republika.